Witam ponownie, dziś przetestujemy sobie kolejny pellet, też z takiej powiedziałbym serii topowej, czyli w tym przypadku Tartak Olczyk, też uznawany przez wielu za jeden z lepszych. Na rynku sprawdzimy, czy tak jest. Czy będzie ta jakość Berlinka, którego też testowałem niedawno. Ale na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału. Warto subskrybować konkursy, poradniki tak więc myślę, że będzie się działo. Zróbcie na stronę co.kamar.pl, gdzie kupicie ekogroszek, pelet. Y Palniki pelletowe, jakby ktoś miał ochotę zmodernizować kotłownię, tak więc też zapraszam, też się zajmuję takimi usługami, tak więc nie ma problemu. Palniki na ekogroszek, sterowniki, tak więc wiele, wiele różnych e, rzeczy. A my przejdźmy dzisiaj do samego testu paliwa, właśnie Tartak Olczyk, czyli nasz pelet. E, tak więc widzicie, mam jeden worek obrócony e, po prostu tyłem, żebyście mogli zobaczyć, bo z tyłu mamy pełne parametry. E, worki, jak najbardziej w porządku. E, zobaczymy. Jak się to będzie w rzeczywistości? Ja wam troszkę sprawdzę i postaram się przybliżyć, żebyście mogli zobaczyć. Średnica 6 mm plus 1 mm, czyli standard właśnie długość od 3,15 mm do 40, czyli tak jak to mówi ustawa, wilgoć. No jak widzicie tutaj podawane jest do 10%, niestety w Berlinku było to na papierze lepiej. Zawartość popiołu też na Berlinku było lepiej, tu jest do 0,7% aczkolwiek i tak wynik świetny. Wartość o połowa nie mniejsza niż 16%, i pół Mega czyli też taka topowa półka, ale zobaczymy ile, bo 16,5 jakbym miał, tylko no to niestety dość mało. No i ważna gęstość zasypowa, nasypowa od 600 do 750 kg na metr sześcienny, właśnie jak widzieliście w berlinku, było dość kiepsko, bo było podane tylko, że ma minimum 600, 5, 660, a miał 640. Tak więc zobaczymy. Tutaj mamy przedział, tak więc bardzo, bardzo fajnie. Słuchajcie, otwieramy sobie oczywiście worki. Podejrzewam, że mówię, jakość będzie bardzo dobra i zastrzeżeń nie będę miał. Zrobimy oczywiście. Oczywiście gęstość z nasypową, zobaczymy, jak się rozpuszcza w wodzie. Oczywiście no, zapach pewnie drewna, i oczywiście tak jest tutaj zastrzeżeń naprawdę nie mam, czyli te szklaneczki trochę nie ma sensu zalewamy po prostu wodą. E, I zobaczymy ile czasu mniej więcej zejdzie mu na rozpuszczenie się. E, dobra, odsuńmy troszeczkę e, i sobie wezmę troszkę do naszej miarki. Zresztą chyba wam pokażę tutaj, mniej więcej, jak jest. O, widzicie miarkę mamy 3 litry, bo mówię na litrze nie ma co robić, bo to słaba. Potem jednak trzeba by podzielić będzie dużo dokładniej. Dobra, mamy 270. Musimy sobie troszkę, niestety, dosypać. Jeszcze troszkę. Jeszcze. Dobra, mamy równo 3 litry 1860 gram. Daje nam to wynik oczywiście w gęstości zasypowej 620 kg na metr sześcienny, czyli poniżej nawet bym powiedział Berlinka. Tak więc tutaj gęstość. Ale mieści się oczywiście w normie tej, której producent deklaruje, tak więc nie mam się czego jakby przyczepić. Słuchajcie, dodatkowo chwila moment widzicie wypija wodę, nie ma najmniejszego problemu. To co? Wsypujemy oczywiście do kotła, no i sprawdzamy, jak się będzie sprawdzał, jak się będzie spalał, jaki ten popiół, czy lepszy, czy też gorszy. Zobaczmy nastawy na naszym pelecie Olczyk, jak to wygląda. Najpierw e, temperatura na zewnątrz, jak widzicie godzina dziesiąta. 0,2 stopnia, no w nocy było minus 4, tak więc też spalanie troszkę wyższe może o to być, ale mniej wykres. Zobaczcie jak pracuje e, nasz kocioł. Idealnie równo cały proces spalania, tak więc w ogóle się nie odstawia jak dla mnie to jest jak najbardziej na plus. Dalej wejdźmy sobie w ustawienia. Spalanie dobowe 30,5 kg. Wydaje mi się u mnie jak najbardziej w normie. Mówię domek 1,50 m, 26-7 stopni. Słyszarnia zrobiona, dlatego bardzo też spalanie. o to jest zdecydowanie wyższe niż miałbym normalnie. Ale według mnie jest jak najbardziej w porządku. Ustawienia. Przejdźmy. Rozpalanie. No, jak widzicie, dawka startowa 14. Tu nic nie zmieniam w stosunku do innych peletów, praktycznie do klasa A1. Jeśli mamy, czy, czy certyfikowany, tu zostaje wszystko bez zmian. Modulacja jest, jak widzicie, stabilizacja 1. Minimalna moc palnika 15, bo daje radę pracować. Wygaszanie 5 czas 300. Paliwo. Paliwo mam ustawione 18,7. I jak najbardziej według mnie taka realna wartość, o połowa, czyli wszystko w porządku. Powietrze. Minimalne 20, maksymalne 33, więcej nie daję, nie, nie musimy dmuchać. E, tak więc i tak on wtedy pracuje, przy, jak pracował z mocą nominalną przy tej wentylatorze, generuje bez problemu te 15 kW gdzieś. Tak więc tak to jest ustawione. Podajnik 29,8, e, zwłoka stokera 3, czas minimalnej e, podawania 0,7 i maksymalnego tylko 2 z racji na bardzo wysoki potencjał. Dalej, e, podajnik był, no i moc kotła ustawione 16 kW. Tak to wygląda. E, tak więc, słuchajcie, przejdźmy do kotła, zobaczmy, jak wygląda nasz wymiennik, jak to się sprawuje. Ok, otwórzmy nasz. Kocioł, zobaczmy, jak tam z Peletem. Olczyk, jak to wygląda. Jak widzicie, siwo, mało co się osadza. Jak najbardziej pod tym względem jest, widzicie, bardzo mało pyłu. Jest w porządku. Zresztą tutaj troszkę więcej, ale jak na tą ilość wydaje mi się całkiem sensownie. Zerknijmy sobie tutaj. Kocioł chodzi na pełnej mocy. E, tam widać płomień, tak więc zobaczmy sobie to niżej, jak wygląda właśnie popiół. Słuchajcie, o, kocioł mówię, chodzi na pełnej mocy w tym momencie. Spalone jest dokładnie 30 kg, e, tylko dopalę więcej, prawdopodobnie jeszcze w innych testach, ale słuchajcie, zobaczcie, popioł mało co. No pyłek, pyłek, dosłowny pyłek, i tutaj bez dwóch zdań, tak więc pod tym względem jest naprawdę super. Zresztą wezmę pogrzebacz jakiś, bo tam jest bardzo gorąco. Zobaczcie, wszystko wypalone. O, sam pył, tak więc, e, no, wypada bardzo, bardzo dobrze, ale oczywiście. Sprawdzimy, ile tego popiołu będzie, jak wypale do zera. No i porównamy sobie oczywiście, zrobimy takie porównanie tych najlepszych peletów, ale o tym też będzie film. Tak więc, słuchajcie, przechodzimy do samego popiołu. No i podsumowania. Zobaczmy sobie, popiół z naszego peletu olczyk. Zobaczcie, no, jest bardzo mało. Tu jest tylko z 30 kg, ale no znikoma ilość, i jak najbardziej widać, że. Pelet, no, bardzo dobrej jakości, taki dokładnie pyłek zostaje, tak więc pod tym względem jest świetnie. Mało objętościowo, wrzućmy sobie jeszcze go na wagę. Waga sterowana pod naszą tackę, zobaczcie, 80 gram, daje nam to wynik w przedziale 0,26% popiołu, czyli wynik rewelacyjny i tutaj bez dwóch zdań, najwyższa, według mnie najwyższa półka peletu, oczywiście, ale słuchajcie, podsumujmy sobie krótko nasz pelet. Zobaczmy, czy warty, czy też nie warty swojej ceny, i opowiemy coś więcej. Potem e, zrobimy oczywiście takie podsumowanie tych wszystkich peletów, które robiłem teraz. Testy takiej topowej półki e, i powiem wam, który ja bym na przykład wybrał do palenia na co dzień. Podsumujmy sobie nasz pelet Olczyk, e, jak on wygląda właśnie z naszego tartaku. Na pewno certyfikaty, jak widać, e, DIN, EN, a 1 co można powiedzieć. E, Cena, cena koło 1000 złotych się kształtuje, czyli cena za, za klasę typową A1, tak więc cena, jakby tutaj, w normie nie odskakuje strasznie od konkurencji. Na pewno to też, też gdzieś warto wspomnieć. Popiół na poziomie 0,26% mówi sam za siebie i producent deklaruje do 0,7. Mamy rewelacyjnie nisko. Wartość o połowa też jest dość wysoka. Deklarowana jest na poziomie 4,6 6 kWh, czyli około. Jak tutaj producent deklaruje, 16,5 MJ, no nam wychodzi więcej w granicach 18-18 z haczykiem, tak więc jak najbardziej w porządku. Topnienie popiołu też, no widzieliście pyłek, idealny, lepszy niż nawet bym powiedział z konkurencji, tak więc wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem fajnie. Zagęszczenie też w miarę na, na takim normalnym poziomie, tu mamy między 600 a 750, czyli mieścimy się w tej normie. Słuchajcie, co mogę na pewno powiedzieć, to pelet warty, na pewno pewny. Ja za, za jakiś czas sprawdzę, czy ta jakość jest też powtarzalna, no ale podejrzewam, że przy certyfikatach tutaj nie ma mowy, żeby się coś zadziało złego, że tak określę. Tak więc podejrzewam, że ta jakość zawsze musi być stabilna i na pewno takowa jest. E, tak więc też na pewno palnik sobie fajnie pracuje na pelecie certyfikowanym właśnie tego typu. Ale słuchajcie, żeby nie przedłużać, bo to nie o to tutaj chodzi, za jakiś czas mówię Zrobimy takie podsumowanie Wszystkiej tej topowej półki Którą gdzieś tam zdobyłem Czyli właśnie Olczyk, Olimp, Lava, No i Berlinek Oczywiście w tej półce A do tego Wam taką ciekawostkę dorzucę Pelet niecertyfikowany Ale też wydaje mi się Bardzo, bardzo fajny Tak więc przechodzimy tak naprawdę Dalej a na dziś myślę, że tyle. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. No i cóż, zajrzyjcie na stronę cokamar.pl. A dziś tyle. Trzymajcie się. Cześć!